Yo, siemanko, ja jestem Rafalek, to jest Magic the Gathering, gierka, która trenuje bez problemu Hearthstone'owi i innym gierkom karcianym, a jest tylko w becie. Więc bez dłuższego przeciągania zapraszam na gameplay z gry Magic the Gathering. Zagramy sobie Czarnotalią, bo tylko taką mam i taką uważam za słuszną, bo to jest chyba talia, która najbardziej mi się podpasowała mojemu stylowi gry. Jeżeli ktoś jest ciekaw, jakie zasady ma ta gierka Magic the Gathering, to podsyłam gdzieś tam stronkę z zasadami tej gierki, bo nie będę je tłumaczył, bo po prostu już próbowałem nagrać taki filmik z tłumaczeniem zasad tej gry i wyszedł szczerze tak średnio ciekawie. Więc postanowiłem, że od razu zrobię sobie gameplay, ale że będzie duży odzew, że dużo osób chce, że tak to nazwę, chce gameplay z tej gierki, znaczy zasady z tej gierki, bo gameplay to już jest, to spróbuję zrobić taki mini poradnik z zasadami tej gierki owej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie gramy sobie tak, że to nazwę stabilnie. Mamy fajnego enchanta na polu bitwy. I daje nam to nawet, no co prawda 2 punkty życia za dobranie karty i 2 landy, to jest trochę duża suma. Nie opłaca mi się go kasować. A co to daje? Aha, że mniej. Nie dobiję nam karty. Kończę turę. Ciekawe, czy mnie zaatakuje. Postawiam, że zaatakuje, nie? Znowu to rzucił? XD. Ciekawe, czy będzie atakował. Ja będzie atakował, to wam pokażę bardzo fajną, ciekawą rzecz. Kurczę, nie widzę jak tych tokenów, takiej talii, kurczę, które opierają się na innym typie. Dinozaury i dinozaury, albo humani, to jest według mnie bezsensowne. Zobaczymy, czy będzie atakował, czy nie. Atakuje? Atakuje tym jednym, no i o to chodziło. Siemanko, chodzimy flashem i blokujemy. Już go nie ma. Kurczę, widzę tutaj, że będę musiał trochę niszczyć mu tego, no cóż. Wytrzyma chłopak, chyba. No i mamy spokój, nawet nas nie uderzyli. Atakować nie wiem, czy się nadaje. Co to miał 2 za 1? To zawsze coś. Dobra, atakuje. Bo on mi zadaje 1, a mu zadaje 2. I to jest opłacone, bo mi teraz będę miał 19, jak mnie zaatakuje. Bo moja kreatura jakby odpoczywa, że to ten nazwę. Jeszcze nie lubię tych kart na dinozaurach, naprawdę, ale i na humanach to jest taki shit, albo na flayingach, że są flayingi jakieś dragony. No jak Hearthstone też miał jakiś, że tak to nazwę, jakąś metę, a tutaj to jest takie upierdliwe strasznie. Dobra, i mamy nawet takie karty rzucić, powiem wam tak. Kurczę, naprawdę nie mam czym rzucić, no teraz da mi 2. A jest jakieś? Kiedy on chodzi na pole bitwy, to mogę sobie kiedykolwiek on... Aha, czyli nic. Myślałem, że coś z atakiem będzie miał, że jak zaatakuje, to coś daje mu tam. Dobra, na razie zagramy sobie pasywnie. On będzie myślał, że nic nie wyrzuciliśmy, bo mamy jakieś tutaj spele, które możemy uruchomić. To od razu trzeba będzie kasać, to od razu. Miejmy nadzieję, że dobierzemy landa. No nie. Już wiem, dlaczego nie widziałem tego humana. No cóż, zadał mi 5. Spokojnie, damy radę. Niech atakuje nawet. Damy radę. Kurczę, ale mnie... Chwila, oni zaatakowali, to jest ich tura nadal. Jak to? What the? Jak to możliwe, że... Że jego tura tak szybko się zakończyła, że nie mogłem kliknąć, żeby moja tura. Zdziwiło mnie to. Jeszcze on będzie miał teraz kreaturki takie, no. Przydałaby mi się karta taka, że zadaje wszystkim 3. To byłoby najlepsza karta w tym momencie, ale nie mam jej. Będę miał tutaj damage'a. Kurczę, miał trochę damage'a za dużo nawet.
Dobra, wolę nie ryzykować zagrania sobie pasywnie w tym meczu i przeszukamy sobie bibliotekę odnośnie tych dwóch kart. Szukamy. Gdzie ta karta? Same landy, no nie, no landy. O, mam. Bierzemy. Następnej turze nie będzie miał tej karty. Tej karty, znaczy. Zostało mu tylko te. I znowu to wejdzie, ja nie mogę. I zadaję... No i znowu to nie da, bo nie mamy kreatur, proste. Nie będzie atakował. Znaczy tylko kreatura mnie nie będzie atakował, że wystawiał coś nowego, dobra. I łatwo. A niech się zmieni. Przyda mi się. Jeden dodatkowy land. O, i teraz właśnie jest moja tura. A wcześniej tego nie było, nie wiem czemu. Ta gra niekiedy się buguje. No i o to chodziło. Ciekawe co tam ma w tych kartach, zobaczymy sobie. Co tam ma? O, Playswalkera miał! Siema, z Playswalkerem, nie ma tak, nie ma. Zabrałem mu tego Playswalkera, co będzie miał jakiś Playswalkery? 3, a potem, że wszystkie... Nie, kreatura, którą kontrolujesz... Aha, dostaje 5, no to jest... Dobra, ale to 12 punktów życia jego kosztuje. I dwie karty. No to jest takie średnie, bym powiedział. Dobra, zaraz zobaczymy, co wyjdzie. Musimy niestety teraz bardzo agresywnie zagrać, bo zaraz wywalimy się. Zniszczymy mu to wszystko i zdobywamy punkty dla siebie życia. Aczkolwiek to powinno zostawić na jakieś lepsze, bo... Znaczy nie lepsze nawet, ale lepiej teraz, no. Jakby tyle samo kosztują te karty, ale tutaj dostajemy punkty życia. No, ta karta. Dobra, zaraz mu to skasujemy. Ja cieszę się długo tą kartą na pewno. Dobra, lecimy. Znowu atakujemy. Zabierają mu to. No i znowu 6 punktów mamy. Martwi mnie ta karta i ta karta, bo nie wiem co to jest, bo to jest jakiś enchant 1-1 i haste, to jest mało. Jeszcze kiedy on wchodzi na pole bitwy, nie może blokować jakaś jedna. Aha. No nie mamy czym blokować, bo mamy same zaklęcia. Dobra, zaraz mu to skasujemy. Albo zostawimy to. Albo lepiej zrobić. Nie wiem, właśnie zastanawiam się. Bo 5 punktów życia to naprawdę go skłoni do myślenia wtedy. Dobra, nie będzie tu 5 punktów. Zaryzykujemy. Najwyżej następnie dużo będziemy kasowali. O, skasowaliśmy mu krita, fajnie, ładnie. Bardzo mnie to cieszy. Teraz wrzucimy jeszcze to i będzie na inną turę miał 8 punktów życia zabieranych. To jest 2 tury i nie ma. Albo, o, no to fajnie, mnie to cieszy. Mnie to cieszy, bo kolejna krita do kasacji. I zaraz mu zabierzemy tą inną kartę, no kurczę, no. Nie ma tak. No i sama jedna karta. I co, że mamy 5 punktów? On ma 16, zaraz nie będzie miał tych punktów. O, jak mi smutno. I myślisz, że wygra? To nie wygra tego, łatwo. Bardzo łatwo. Kolejny enchant. Już go będzie zabijał ten enchant. Jeszcze tak chamsko zrobię, że jeszcze mu tu zniszczę tą inną klitę. I ja na inną turę 8 punktów życia, patrzcie. I cyk. Właśnie typek się wywalił. Land? A co ta karta mi dawała? Kurczę, nie przeczytałem, no. A, że jeżeli zniszczymy kreatury, to mi tyle punktów życia, ile ona miała. No dobra, ale co mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić. No i zobaczymy, ile mu niszczy kreaturę i zadaję mu 3. No ten pek się wywala, tak czy siak, to jest taka machina mała. Przyspiesza grę bardzo, naprawdę. Już dam mu good game, bo było bardzo łatwo. Kurczę no, szybka nawet ta potyczka. I przedłuża czas gry, no nieźle.
Nie wiem, no czym się zastanawia, nie wywala karty, no. Na czym się zastanawiać? O, widać. O, brawo, Landa dostał. Ja też jestem Landa i witamy serdecznie. 8 punktów na minusie. Bardzo mi to cieszy. Nie mamy wygrany meczek. Jeżeli dobrze pamiętam, to teraz powinien dostać dwie boosterki. O, no i będę miał dwie boosterki. Mam nadzieję, no jeszcze dokupimy. Dokupimy. Kurczę, otworzyłem. Chciałem dokupić, a otworzyłem. Dobra, nieważne. Zobaczymy, co tu wypadnie. Do czerwonej talii jakiś warrior. I tak nie grałem czerwoną talią, ale ten mnie ciekawi, bo jest dwukolorowa talia. Trample. Kiedykolwiek dostałem kika. No, to nawet powiem wam, że dobry. A instant do czarnej talii, że patrzę sobie trzy karty z góry. No. A dwie wędrują do mojej ręki, a jedna ląduje na mój cmentarz i zadaje mi dwa życia. Nawet dobra karta, chyba wrzucę do tego deku, którym dzisiaj grałem na filmiku. Jeszcze otworzymy jedną talię, zacznijmy od buserka. Otworzymy jedną buserka, a mamy tyle tutaj, że to nazwę buserków, więc ich jest 7. A żeby oferta zrobić takie małe losowanie, ponieważ kanał ma 500 subów około, to piąty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Piąty. No i kupujemy i otwieramy. Uwaga, co tu będzie? Widziałem to. Chyba ma nawet w talii, powiem wam, tego smoka. Bardzo fajnie. W ogóle każdy z tych artów na tych kartach są takie dopracowane. Bardzo, naprawdę. Naprawdę, tak ładne są. I nawet fajne, fajne tutaj. Akurat tą chyba kartę też rzucę do talii, nie jestem pewny. Naprawdę bardzo fajna karta. A z tym smokiem to zobaczył, może kiedyś zrobić czerwonego deka. Tutaj jakiś flying. No powiem wam, może nawet fajny. Ale tą i tamtą kartę wrzucam po talii. A z tym czerwoną to może kiedyś zrobię. No i chyba byłoby to na tyle, panowie i panie, w tym filmiku. Mam nadzieję, że taki filmik wam się podobał po takiej długiej przerwie. Dajcie znać, co byście chcieli oglądać jeszcze na kanale. Czy chcielibyście, żebym zrobił tutaj jakiś poradnik z tej gry, jak ją grać, czy może wolicie czytać w internecie zasady, bo ja tak nie ręczę za siebie, że to dobrze wytłumaczę. Mam nadzieję, że taki filmik wam się podobał i dajcie znać, co wy sądzicie. Trzecie mistrzowską łapkę w górę, jeżeli wam się podobało, i subika, jeżeli jesteście nowi. Ja z wami się żegnam, dziękuję za oglądanie, narka.